W pojedynku wieczoru gali w Nowym Jorku Gennady Gołowkin pokonał jednogłośnie na punkty Siergieja Dyrywianczenkę, zdobywając wakujący pas IB w wagi średniej. Walka rozpoczęła się dobrze dla faworyzowanego Gołowkina, który już w pierwszej rundzie posłał rywala na deski. Dyrywianczenko szybko jednak doszedł do siebie i od trzeciego starcia zaczął drabiać straty, wygrywając kilka odsłon. Ostatecznie walka została rozegrana na pełnym dystansie, a sędziowie punktowali 114 do 113 i dwa razy 115 do 112 dla Gołowkina. Punktacja wywołała wiele kontrowersji zarówno wśród dziennikarzy, jak i kibiców, którzy buczeli na Gołowkina, gdy w ringu udzielał wywiadu po walce. Większość bokserskich ekspertów widziała nieznaczną przewagę Diery Ekspert ESPN Dan Rafiel punktował 114 do 113 dla Ukraińca który już po raz drugi minimalnie przegrał mistrzowską walkę. Wcześniej niejednogłośną decyzją uległ Danielowi Jacobsowi. Obraz starcia Gołowkin-Dyriwianchenko dobrze oddają statystyki ciosów. Gennady i Gołowkin w całym pojedynku zadał minimalnie więcej celnych uderzeń licząc łącznie. 243 do 230 Kazach był także ponad dwukrotnie skuteczniejszy od rywala w lewych prostych, 107 do 47. Jednak to Dierwięczenko częściej trafiał tak zwanymi ciosami mocnymi, 183 do 136. Ukraińiec był także lepszy w uderzeniach na korpus, 50 do 22. Trudy 12 rundowego boju mocno dały się we znaki obu pięściarzom. Obaj prosto z szatni trafili do szpitala na kontrolę i nie wzięli udziału w konferencji prasowej. Eddie Hearn, słabszą niż się spodziewano postawę Gołowkina, tłumaczył kwestiami zdrowotnymi. Gołowkin sam tego nie przyzna, ale chorował przez cały tydzień to była dla niego prawdziwa walka. Nie mówił nic o tym i nic nie powie, ale ja to zrobię. Bo mimo iż Dyrywianczenko zasłużył na ogromny szacunek, Gołowkin musiał zmagać się z olbrzymimi trudnościami, stwierdził po walce współpromujący Triple G Obiektywnie przyznać należy jednak, że 37-letni Kazach nie błyszczy już jak dawniej. Upływającego czasu nie da się po prostu oszukać. Niewykluczone, że kolejny nieco rozczarowujący występ Gołowkina skłoni w końcu Saula Alvareza do trzeciej walki i w maju doczekamy się zamknięcia trylogii. Jeśli nie, a jest to bardzo prawdopodobny scenariusz, być może na początku przyszłego roku zobaczymy naprzeciw Triple G Kamila Szeremetę. Nazwisko niepokonanego Polaka znalazło się na listach możliwych oponentów GGG przedstawionych zarówno przez Ediego Herna, jak i Toma Lefflera. Pozostali pięściarze, o których mówi się w kontekście następnego występu Kazacha, to Saul Alvarez, Billy Joe Sanders, Dimitrus Andrade, Callum Smith i Riota Murata. Konkurencja ogromna, ale realnie oceniając, gdyby Gołowkin chciał zaboksować ponownie na początku 2020 roku, jak pierwotnie zakładano, i wywiązać się z obowiązkowej obrony pasa IBF, to kandydatura Białostoczanina wydaje się być bardzo mocna. Szeremeta udanie zaprezentował się wczoraj na Undercardzie nowojorskiej Gali, stopując już w drugiej rundzie Oscara Corteza. I choć rywal nie był najwyższej klasy i swoją karierę zaczynał w wadze piórkowej, to zwycięstwo Polaka zostało zauważone m.in. przez magazyn The Ring, który napisał o imponującej wygranej. Starcie z legendarnym Triple G byłoby dla Szeremety niewątpliwie ogromnym wyzwaniem, ale polski pięściarz zdaje sobie sprawę, że nie może sobie pozwolić na rezygnację z tak wielkiej szansy. Szansy wielkiej, zarówno pod względem sportowym, jak i finansowym. Kiedy, jak nie teraz, tak? Ty głupiec odmawia walki o Mistrzostwo Świata. Doświadczenie uczy, że, że, że jeśli teraz odmówisz walki o Mistrzostwo Świata, następny szans możesz nie dostać. A ja niestety nie gram jeszcze pierwszy skrzypiec na ringu, na ringu zawodowym w kategorii średniej, tak? Czyli tak, że jakbym dostał szansę, oczywiście, żebym jej skorzystał, aczkolwiek wiem, że to byłoby piekielnie trudne zadanie.